witajcie. Znowu jesteśmy na naszej ulubionej miejscówce. Mamy dzisiaj 29 czerwca. Tak, i właśnie tu jest Maciek, nagrywa. Jest Maćka brat Szymon. Może później wpadnie do nas Marcin. I tak o, przejdźmy do Zenenty. Zenenty dzisiaj mamy nową Antlio Special, Lin Karaś. Wcześniej się używaliśmy, w miarę dobrze się sprawdziła. Fajnie w miarę wygląda. Może cały od razu nie będę wsypywał. Dzisiaj wybraliśmy się na trochę dłuższą przysiadkę tutaj. Mamy sobotę. Wakacje się zaczęły. Tak. No taka ona wygląda, ma tu jakieś właśnie takie frakcje fluo zielone. Jakieś drobne takie płatki. I będziemy informować o naszych wynikach. Na razie. Jeszcze chciałem dodać kilka słów o Zenencie Leszczowej, którą przygotowaliśmy, bo później chcemy wyskoczyć na drugą miejscówkę zanęcić, bo słyszeliśmy, że jest już potarle. Więc tak o, Zenęta się składa z grochu przede wszystkim, kukurydzy. Groch był gotowany, kukurydza z puszki dodana, makaron i różne takie kasze. Najlepiej to jest pęczak, ja niestety pęczaku nie miałem akurat. Dałem trochę drobniejszą kaszę. No i tak to wygląda. Dawałem też połówki grochu, cały groch. I postaramy się dzisiaj ponęcić. Do tego jeszcze dodam zanętę leszczową Dragona, żeby to jakoś skleić i wyrzucić. No i będziemy może później nagrywać. Jak no, wpadamy na leszcza sobie połowić trochę. Tak to wygląda. Chciałem tutaj jeszcze omówić nasz zestaw, jaki mówimy. To jest tylko, tu w moim wypadku jest plecionka 15. Dalej jest rurka antysplątaniowa, koszyczek. Koszyczek, bardziej tolerujemy koszyczki niż sprężynki. Tu jest akurat 20. To najczęściej takich używamy, takich lżejszych trochę. Później jest stoper. Stoper jest u mnie na przykład z ołowiu. Bo później jest taka przerwa. Jest krętlik, do którego jest dowiązany przypon. Przypon tutaj akurat z żyłki 20, ma 50 cm i zakończony jest haczykiem 4. Na taki zestaw akurat właśnie mówimy. Na razie nie udało się nam nic fajnego wyciągnąć. No na razie czekamy na branie. Jest akurat taka przerwa południowa. No i będziemy czekać, będziemy was informować. O, Maćka zdobycz. O, piękna płoć. Dzisiaj największa. Złapała już czwarta. Na razie do siateczki, później wypuszczamy. Oczywiście. Niedługo dojedzie już nasz kolega Marcin. Jedziemy dalej. Oczywiście. Przyjechał Marcin. Witam wszystkich. Właśnie przyjechałem. Postaram się dzisiaj znowu złowić lina. Postara się. Każdy się stara. Tylko nie ty. No te. Kolega właśnie
ciągnie prawdopodobnie lina. Nie, prawdopodobnie. Najprawdopodobniej. Zaraz zobaczymy. Jaka dzisiaj się trafiła sztuka. Tu patrz, bo jest. Oj, chyba większy. Duży, kurwa, duży. Duży, uważaj, bo duży. Ja pierdzielę, ty koło dwójki. Młody, weź trzymaj, ja pomogę mu. Nie, ja wyciągnę, spokojnie. Tak? Tylko muszę go odplątać, bo się zawinął pod płetwą. O, puścił, dobrze. Ładnie. No mówię, 1,5 kilo na pewno ma. Nie przesadzają. Ale jest ładny. Bita 40. Dobrze. Nie, wypuszczam zdjęcie w korzeniu. Wypuszczasz go? No. A jak ja złowię? To będzie, to wymienimy. Ale proszę, ja pierniczę. Ale piękny. W tym roku chyba największy. Możliwe. Dobra, ja go podbiorę. Jeszcze nie gotowy, chyba. Nie. Jest nasz. Wyłączyć? No. Witam, jest godzina 19. O godzinie 15.30 złowiliśmy pierwszego dotychczas lina. Miał około ponad 1,5 kilo, na pewno. Bardzo ładny, zdrowy lin. Także złowiliśmy jeszcze kilka krąpi i ładnych płotek. Czekamy na dalsze wyniki. Mamy nadzieję, że do końca dzisiejszego pięknego dnia uda się nam coś jeszcze złowić. A więc to jest nasza zastępcza miejscówka na Leszcza, gdyż no, tamta, jak się okazało dzisiaj, no po prostu pomost jest wyciągnięty. Nie wiedzieliśmy o tym. No co, może trochę słów o głębokości. Tu zaraz, jak widać, te grążele, za nimi zaczyna się spad. Za trzciną jest już około 6 metrów, to dalej schodzi jeszcze głębiej. Jak z Echosondą pływaliśmy, było gdzieś koło 11 nawet dalej, gdzie koszyczkami dorzucimy, ale za nęto już raczej nie, więc będziemy łapać gdzieś na około 8 metrów głębokości. Tak, więc już będziemy teraz jak najczęściej męcić. No i jeżeli nie będzie pogoda dopisywała na lina, gdy będzie jakiś większy wiatr czy coś, to wtedy akurat będziemy przyjeżdżać tutaj na Leszcze i... No, przed chwilą wyrzuciliśmy pół wiadra zanęty, a już widać normalnie, jakby deszcz padał, tak ryba chodzi, to drobnica, ale i widać bąble wychodzące spod wody, także możliwe, że już coś nawet na dnie żeruje. Jest to mało prawdopodobne, no ale no, nic nie wiadomo. Tak jest. O efektach będziemy informować z czasem. A więc zakończyliśmy nasz dzisiejszy wypad. Mam 29 czerwca, godzina przed 21. Złapaliśmy jednego linka, mierzył 46 cm, ważył niecałe 1,5 kg. No, jest już potarły z pewnością. Tak. Bo był, no można powiedzieć, że pusty. Złapaliśmy jeszcze około 10 płotek. Parę kilka krąpi, tak. No i co? Chyba wyjazd udany, prawda?